Czy jesteś teraz na NoFapie, czy może jesteś zbyt żałosny, żeby nawet spróbować? Jeśli jesteś zbyt słaby, by przestać zabawiać się sam ze sobą, to możesz wyłączyć ten film. Wielu z naszych widzów jest obecnie na NoFapie i zasługują oni zawsze na wsparcie i szacunek. Są to ludzie, którzy naprawdę wiedzą i rozumieją korzyści płynące z NoFapu. Im bardziej zachowujesz swoją życiową siłę, tym silniejsza energia od ciebie promienieje. Kobiety to zauważają. Na swojej drodze spotkasz wielu facetów, którzy będą próbowali przekonać cię do zabawy z samym sobą. Brzmi to bardzo dziwnie, kiedy o tym pomyślisz. Będą się kłócić i próbować z całych sił przekonać cię do pobłażania sobie. Robią to nie dlatego, że tak bardzo zależy im na twoich pięciu sekundach przyjemności. Prawdziwym powodem jest to że oni wiedzą, że to co robią jest żałosne. Lepiej jest jednak dla nich być przegranym w grupie, niż w pojedynkę. Jest to bardzo podobne do sytuacji, kiedy czułeś się lepiej w szkole, jeśli nie byłeś jedyną osobą w klasie, która dostała złą ocenę. Nigdy nie pozwoli innym ludziom, aby ciągnęli cię w dół. Niestety, niektórzy z nas po relapcie zamiast wrócić do nofapu, zaczęli w dokładnie odwrotnym kierunku i zaczęli serię fap. Tym wszystkim osobom chcę powiedzieć, że zawiedliście ale to nie znaczy, że macie się poddać i na zawsze zostać przegrywami. Przegraliście bitwę, ale jeszcze nie przegraliście wojny. Ocząśnijcie się i idźcie dalej. Weźcie zimny prysznic, idźcie na trening, zróbcie coś produktywnego. Działając jesteście z powrotem w walce. Nie zrozum mnie źle. Nie mówię, że na jest łatwy. Będzie trudny, ponieważ mężczyźni mają w sobie wielkie pragnienia seksualne. Jest to źródło siły, które możesz wykorzystać. Jedni z nas przekierują to potężne pragnienie na osiągnięcie życiowych sukcesów, a drugi doprowadzi on do zatracenia. Mądrzy ludzie wiedzą jak inteligentnie wykorzystywać swój gniew i uzyskać z niego korzyści, jednak większość mężczyzn nie jest świadoma potęgi energii seksualnej i w idiotyczny sposób ją marnuje. Słuchaj, bracie zyskujesz siłę pokusy, której się opierasz. Zanim przejdziemy do tego, jak możesz użyć czego ogromnego źródła mocy, chcę, żebyś wiedział, że bycie na nofapie nie oznacza, że nigdy nie będziesz uprawiać seksu. Oznacza to jedynie, że nie będziesz dobrowolnie marnował swojego potencjału i energii seksualnej dla pięciu sekund nędznej przyjemności. Istnieje powód, dla którego czujesz się senny, zawstydzony i obrzydzony sobą po ściskaniu kinżybała. Nie jest to dobry nawyk, twój organizm sam ci to mówi. Nie słuchaj więc ludzi, którzy szukają wymówek i mówią ci, że to jest zdrowe. Opierają się oni wszyscy na jednym badaniu sprzed kilkudziesięciu lat, które zostało zinterpretowane w sposób, który ma osłabić facetów. Wielu pseudoekspertów powie ci, że marszczenie Freda jest dla ciebie zdrowe. Jednak pamiętaj, obecna agenda pragnie, abyś był słaby i zniewolony. Kontrolując umysły mężczyzn, kontrolujesz całą populację. Zatem przestań ulegać wszystkim pokusom, które widzisz wokół siebie. Jeśli jesteś obecnie na NoFapie, daj nam znać w komentarzu, jaka jest twoja aktualna pasja. Teraz porozmawiajmy o tym, jak wykorzystać tą niesamowitą energię wewnątrz ciebie. Zawsze istnieje konkurencja między mężczyznami. Przez masturbację tracisz swoją siłę i już na starcie dajesz swojej konkurencji potężną przewagę. Załóżmy, że nie wierzysz jednak w naufap. Udawajmy, że to wszystko jest bzdurą. Jeśli weźmiesz dwóch mężczyzn, którzy są równi i rywalizują ze sobą w jednej konkurencji, to ten, który wali konia, zostanie pokonany przez człowieka, który się od tego powstrzymuje. Mężczyzna, który się nie masturbuje, pokona swojego rywala w dyscyplinie, sile woli oraz będzie miał więcej czasu na pracę nad czymś produktywnym. W każdym przypadku naufab wygrywa. Więcej o benefitach naufab dowiesz się w materiale u góry. Wróćmy jednak do rzeczywistości i przestańmy udawać, że energia seksualna nie jest potężnym narzędziem. Od zarania dziejów kwestia energii seksualnej była bardzo istotna, i każdy, kto przechodzi na NoFap oraz uczy się, jak używać seksualnej energii, wie, że to prawda. Może jednak minąć trochę czasu, zanim naprawdę poczujesz siłę płynącą z NoFapu. Prawdopodobnie będziesz potrzebował dwóch do trzech tygodni, ale mężczyźni z wysokim testosteronem i większymi pragnieniami seksualnymi poczują to już dużo wcześniej. Kiedy poczujesz, że chcesz to zrobić, Musisz przekierować tę siłę na coś produktywnego. Załóżmy, że leżysz w łóżku i poczujesz pokusę. Nie powinieneś cię jej opierać, tylko musisz natychmiast wstać i zrobić pompki, wziąć zimny prysznic, pójść pobiegać. Zauważysz, że to źródło energii, które normalnie kazało ci marszczyć Freda i cię ogłupiało, przenosi cię bezpośrednio na twój trening. Po tym jak skończysz trening, nie wracaj z powrotem do łóżka, żeby dalej nic nie robić. W takim wypadku znowu poczujesz pokusę. Musisz utrzymywać ten pozytywny pęd, który dopiero co rozpocząłeś. Napisz kilka celów, które masz. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz opracować plan i go realizować, zamiast ciągle się rozpraszać. Jeżeli jesteś w stanie skupić się na właściwych rzeczach, to jesteś skazany na sukces. W końcu dojdziesz do momentu, w którym twoja wewnętrzna siła uzewnętrzni się i będzie się nad tobą unosić jak potężna aura. Zmiany pojawią się w twoim sposobie mówienia utrzymywania kontaktu wzrokowego, a nawet w sposobie podawania ręki. Kluczowe jest jednak, żebyś cały czas był produktywny. Jeśli przestaniesz pracować tak aktywnie, to wyhamujesz swój impet i korzyści znikną. Musisz uważać, ponieważ pułapki czyhają dosłownie wszędzie. Pamiętaj, że nie ma żadnego dobrego powodu, żebyś brał swój telefon do łóżka. Będąc na NoFapie musisz bardzo uważać na komfort. Jezuń jak narkotyk i otumania cię sprawiają, że jesteś bardziej podatny na pokusy. Gdy jesteś znudzony, jest ci najłatwiej przerwać swoją dobrą pasję. Święty Hieronim powiedział, zajmij się jakąś pracą, aby cię diabeł zawsze zostawał zajętym. Cykl masturbacji i zawsze jest spowodowany tymi trzema rzeczami. Jesteś w niewłaściwym miejscu, patrzysz na nieodpowiednie rzeczy, robisz to, czego nie powinieneś. Zastanów się. Jesteś w wieku, gdy jesteś najsilniejszy w swoim życiu. A zamiast budować swoje imperium, to siedzisz bezmyślnie na telefonie w łazience. Nie powinieneś tam być dłużej niż trwa twoje załatwianie się. Następnie patrzysz na niewłaściwe rzeczy. Te wszystkie pośladki i piersi, które widzisz w social mediach działają na twoje zmysły. Jeżeli nie działają, to być może twój układ dopaminowy jest już bardzo zniszczony i tym bardziej potrzebujesz dopaminowego detoksu, który jest częścią NoFap. Angażując się w aktywności, które dają ci natychmiastową gratyfikację, pobudzasz swój układ dopaminowy. Następnie ma miejsce spadek poniżej poziomu bazowego i czujesz się dużo gorzej niż przed tą czynnością. Więcej na temat działania dopaminy i detoksu od jej szkodliwej formy dowiesz się w filmie, który znajdziesz u góry tego ekranu. W ten sposób jest Ci dużo łatwiej dodać kolejne szkodliwe dla siebie rzeczy. To dlatego większość osób pali papierosy po alkoholu albo idzie zjeść w fast foodie, mimo że na co dzień tego nie robią. Będąc na ufapie, biorąc zimne prysznice, wzmacniasz swój układ zdrową dopaminą, co sprawia, że jesteś coraz silniejszy, bardziej zmotywowany. Oraz masz większą moc opierania się prymitywnym i szkodliwym pokusom. Pamiętaj, że możesz karmić dobrego lub złego wilka. Każda twoja pojedyncza decyzja przybliża Ci do upadku lub chwały. Nawet najmniejsze decyzje często prowadzą do diametralnych zmian w naszym życiu. Mówiłem to już wcześniej, ale chcę, żebyś to zapamiętał. Jeśli zrelapsowałeś, to nie poddawaj się dalej swoim rządzom, tylko podnieś się i walcz dalej, poddając się tylko dokarmiasz złego wilka i sprawiasz, że przyszłe walki będą coraz to cięższe. Wyobraź sobie wszystkich swoich przodków, którzy walczyli codziennie z trudnościami, wrogami, chorobami tylko po to, żebyś ty mógł teraz żyć. Wykorzystaj swoją energię seksualną, aby byli z ciebie dumni. Oni i przyszłe pokolenia, a co najważniejsze, ty sama. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to wiesz co robić.